Cześć, witam Was serdecznie w podsumowaniu informacji na temat Sherlock Holmes Consulting Detective, gra, która powinna ukazać się w języku polskim, naprawdę. To jest dla mnie niesamowita sprawa. Ta gra ma prawie 40 lat. 1981 rok to rok, w którym wielu pewnie z Was, mnie jeszcze nawet nie było na świecie, więc to, że taki pomysł na grę tak dawno temu już został wykorzystany i w sumie nie został tak wiele razy powtórzony, jest dla mnie naprawdę rewelacyjną sprawą. Ja podchodząc do tej gry uważałem, że tutaj będzie można się wcielić w Sherlocka Holmesa, którego naprawdę uwielbiam. Uwielbiam książki, uwielbiam serial, ten taki BBC najnowszy w nowoczesnym Londynie. I myślałem, że tutaj będę w stanie się poczuć jak Sherlock Holmes. Po części tak jest, ale czujemy się tak naprawdę jak członek może policji w świecie Sherlocka Holmesa, ponieważ wiemy tutaj naprawdę bardzo mało. To jest taka typowa gra, gdzie wcielamy się właśnie w ucznia Sherlocka, który ma jakby wolną rękę w rozwiązaniu danej sprawy i my próbujemy, robimy wszystko, żeby rozwiązać te kolejne sprawy, ale tak naprawdę tutaj czasami możecie w ogóle nie wiedzieć, jakby dlaczego to wszystko się wydarzyło, a później spotykacie Sherlocka, który wam mówi, ale to przecież bardzo proste, bo to, tutaj w czterech krokach to wszystko zrobił i sprawa załatwiona. Także ten efekt takiego plaśnięcia na koniec z odpowiedziami z Sherlocka jest naprawdę tutaj bardzo, bardzo zacny, muszę to powiedzieć. Świetną sprawą jest to, że ta gra nie ma zasad. O tym trzeba powiedzieć. Ta gra nie ma zasad, bo instrukcja ma dosłownie 4 strony. Macie tylko opisane, że powinniście używać po prostu tego dzienniczka adresów ludzi z Londynu. Używajcie mapy i czytajcie dokładnie to, o czym wam opowiadają ludzie spotkani w czasie waszego dochodzenia, tak? Jeżeli ktoś wam powie, że nie wiem, na miejscu zbrodni znaleziono jakiś proch, może idźcie na przykład do laboratorium chemicznego, zapytajcie skąd ten proch może pochodzić. Oni będą w stanie wam odpowiedzieć, że pochodzi z danej firmy, później udajecie się do tej firmy. Oni podają wam listę na przykład ludzi, którzy mogli ten proch kupować, tak, u nich i już zawężacie sobie jakoś pole widzenia. Później dowiadujecie się, że wszystkie na przykład te osoby albo prawie wszystkie z tej firmy, którzy kupowali ten proch na przykład, nie mogli być tego dnia o tej godzinie w tym miejscu. Także na tym polega ta gra. To jest taka bardzo otwarta forma, że tutaj do rozwiązania można dojść na wiele różnych sposobów i trochę mnie to zadziwia, że tutaj nie ma tak naprawdę takiej jednej konkretnej odpowiedzi, że nagle spotkacie kolesia, który powie wam tak, ja to zrobiłem, przyznaję się, wygraliście, tak? Tutaj zawsze i tak na końcu macie tą niepewność, że zapisujecie sobie odpowiedzi w swoim dzienniczku, a Sherlock wam powie, że nie, to nie było tak, bo on nie mógł być tym zabójcą, ponieważ to. I to z jednej strony może być bardzo intrygujące i ciekawe, że tutaj nie da się tak naprawdę w 100% mieć tych odpowiedzi, ale dla wielu osób może to być pewnie trochę takie denerwujące, że to nie jest tak jak powiedzmy w Time Stories, gdzie ta gra was jakoś tak prowadzi od punktu A do punktu B i ciągle wiecie, o co chodzi. Tutaj możecie naprawdę zatkać się w jakimś momencie i nie wiedzieć, gdzie to dochodzenie, w którym kierunku powinno w tym momencie iść. Tak? Trzeba niestety też powiedzieć tutaj o bardzo dużej zależności językowej. Aż jestem zaskoczony, bo te sprawy naprawdę są napisane właśnie w klimacie takim staroangielskim, więc jest tu dużo słów, które już nie są na chwilę obecną używane, więc jakby nie moja żona, która jest angielską, pewnie czasami byłoby mi ciężko jakieś takie małe smaczki wyłapać, a tutaj niestety każde słowo jest bardzo istotne, także jeżeli osoby z waszej ekipy nie znają bardzo dobrze angielskiego, no to powinniście się zastanowić, czy nie czekać ewentualnie w przyszłości na jakieś wydanie, które gdzieś tam może się kiedyś pojawić, tak? Co? Rewelacyjna prostota, nie macie zasad, wielki klimat, naprawdę ogromny klimat, bo to jest dużo tekstu, który wprowadza was właśnie w całą historię. Czujecie się, że rozmawiacie z tymi ludźmi, przemierzacie ten Londyn, to naprawdę jest bardzo odczuwalne, jest to jedna z bardziej klimatycznych gier, w jakie miałem okazję grać. Świetny pomysł też z tymi gazetami, które z jednej strony wam pomagają, bo podpowiadają wam jakieś rzeczy, jakieś rozwiązania, a z drugiej strony jest tu bardzo dużo takich niepotrzebnych informacji, które po prostu znajdziecie w gazecie, tak? Więc to z jednej strony to jest dosyć realistyczne, z drugiej strony właśnie dodaje dużo tego smaczku, dużo tego klimatu. Co? Gra jest bardzo ciężka, jeżeli chodzi moim zdaniem o rozwiązanie tych spraw. Tak jak Sherlock Holmes zdobył w pierwszej sprawie 100 punktów, bo on zawsze zdobywa 100. My zdobyliśmy minus 50, także zdobyliśmy tych kroków kilka razy więcej i tak mniej więcej na połowę
odpowiedzi bylibyśmy w stanie dobrze odpowiedzieć, niestety na większość nie. Szczególnie, że pomyliliśmy się z osobą, która dokonała morderstwa, także no słabo, jakbyśmy powiesili nie tego, co trzeba. Tak, w pudełku macie 10 takich spraw, więc zabawy jest bardzo dużo, bo tą pierwszą sprawę my rozwiązywaliśmy jakieś 3 godziny, chyba łącznie, w dwóch posiedzeniach. Pomnóżcie to razy 10 spraw, to naprawdę jest całkiem dużo zabawy. I tym bardziej to jest taka gra, której nie musicie pamiętać tych zasad, więc nawet jakbym wrócił do niej za jakieś, powiedzmy, nie wiem, za miesiąc, za dwa, za trzy, z przyjemnością usiądę i nie będę musiał sobie niczego przypominać. Siadamy do kolejnej sprawy i już możemy sobie spokojnie bawić się. Nie musimy już znowu czytać, przypominać sobie, zastanawiać się, co było wtedy, co było teraz. Nie, siadacie i już wiecie, o co chodzi. Także to jest pod tym względem rewelacyjny system. Dodatkowo, jeżeli ogracie wszystkie 10 spraw, są fanowskie, chyba już nawet 5 takich case'ów do rozwiązywania, także ta gra ciągle jest gdzieś tam żywa, ciągle ma dużą rzeszę fanów, także naprawdę z czystym sumieniem mogę polecić. To jest, moim zdaniem, świetna gra. Musiałem aż jechać na Wyspy Brytyjskie, żeby ją sobie kupić, bo w Polsce ostatnimi czasy nie było jej w sklepach, ale pewnie lada chwila znowu się pojawi, bo to jest nowe wydanie właśnie od Easter Egg Games, które gdzieś tam co jakiś czas ciągle jest dodrukowywane, także jak macie możliwość i znacie dobrze język angielski, to koniecznie sprawdźcie, jeżeli jesteście fanami Sherlocka Holmesa, to już w ogóle to jest moim zdaniem pierwszy zakup, jaki powinniście zrobić. No i pewnie też łatwo będzie dla Was znaleźć tą grę nawet z rynku wtórnego, no bo wiele osób pewnie jak przyjdzie wszystkie 10 spraw, to nie chce tej gry trzymać na półce jako swoje trafem, tylko po prostu chce gdzieś puścić dalej, także możecie albo kupić nową, tak jak my, albo po prostu poszukać gdzieś po eBayach, po Allegro. Ktoś na pewno będzie w stanie Was poratować. Tak. Także dla fanów Sherlocka, czyli ode mnie, 2 plusy do góry i z mojej strony to jest wszystko, także dzięki wielkie, do następnego, hej!